Witam, dziś kolejny tytuł jest nim Gra Keplert, która to jest dziełem studia TART, a swoją premierę na Steamie miała 23 maja 2022 roku. Pierwsze kroki tytuł stawiał jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku, tak więc nieco czasu upłynęło, nim finalnie pełna wersja gry ujrzała światło dzienne. Ja zakupiłem ją w marcu 2019 roku i gdy w pewnym momencie rozwój gry stanął na kilka miesięcy, sądziłem, że deweloperzy porzucili swoje dzieło. Na szczęście, niedługo później, prace zostały wznowione i gra dalej zaczęła się rozwijać. Nawet obecnie, po wydaniu już pełnej wersji gry, autorzy nadal pracują nad swoim dziełem, zmieniając nieco jego kształt. Ostatnio ogłosili rozpoczęcie prac nad wbudowanym w grę edytorem modów. W planach są też inne ulepszenia. Graficznie tytuł wygląda bardzo atrakcyjnie. Dopracowana grafika sprawia, że wszystko wygląda ładnie, jak i też jest dosyć czytelne. Moim pierwszym odczuciem było porównanie samej gry do Rimworlda, ponieważ wygląda dosyć podobnie. Poruszamy się tutaj po dosyć zróżnicowanym terenie, ukazanym w widoku 2D z rzutem z góry, choć wszystkie postaci prezentowane są z bocznej perspektywy. Lokacje są dosyć rozległe, a przestrzeń zróżnicowana, więc podróżując nie mamy złudnego wrażenia, iż stale wędrujemy przez niekończące się jednostajne tereny. Dostępnych jest też wiele elementów stricte dekoracyjnych, więc można sobie dowolnie oporządzić miejsce, które uznamy za dom. Dźwiękowo także nie mam jej nic do zarzucenia: wszystko jest na swoim miejscu, a tło muzyczne wpada w ucho i zostaje z nami na dłużej. W grze wcielamy się w osadnika, który wskutek awarii nieco za długo przebywał w kapsule kryogenicznej. Gdy został wybudzony żywy, pozostał jedynie on, a reszta kapsuł kryogenicznych była czy to pusta, czy też uległa awarii, uśmiercając osobę skrywającą się w jej wnętrzu. Finalnie naszym zadaniem będzie wydostać się z tej planety, lecz nim to nastąpi, trzeba będzie zebrać i wytworzyć dosyć pokaźną liczbę różnych surowców i półproduktów. Na miejscu startu napotykamy robota, który przedstawi nam poprzednie wydarzenia i będzie też naszą ostoją porad odnośnie przetrwania w tym świecie. Nasz bohater musi zdobywać pożywienie oraz walczyć z pojawiającymi się niekiedy napastnikami. Walki nie są nazbyt trudne, choć wymagają drobiny zręczności, wymijania wrogich ataków i wyczucia chwili, w której my sami możemy zaatakować. Dostępne są różne rodzaje uzbrojenia, więc jest w czym wybierać. Nasza postać, prócz samej walki, będzie także mogła sadzić drzewa, z których po ich ścięciu pozyskamy drewno, na przykład na opał, uprawiać rośliny, zbierać z nich plony, przetapiać znaleziono w trakcie eksploracji rudę na metal i tak dalej. Jest dosyć dużo różnych czynności do wykonania. Dostaniemy też dosyć rozbudowany system craftingu, tak więc będziesz mógł wytworzyć dość dużo przedmiotów, choć w większości służących jedynie jako dekoracje. Wraz z pokonywaniem kolejnych bossów, odblokowane zostaną nowe stoły do craftingu, co też otworzy drogę do wytworzenia mocniejszych broni, pancerzy oraz elementów wystroju otoczenia. Nasza wyprawa toczyć się będzie głównie pod powierzchnią, gdzie co pięć poziomów trzeba będzie pokonać bossa, co otworzy nam drogę ku niższym poziomom, dając przy tym jednocześnie dostęp do nowych surowców i umożliwiając wytworzenie potężniejszego oręża. Dostępna jest także możliwość hodowli zwierząt, a nawet oswojenie, czy też kupno ich u handlarzy. Możemy sobie oswoić jakieś dziko żyjące, które sobie napotkamy po drodze. Można je też ulepszać i wykorzystywać do obrony, ataku, czy też w formie wierzchowca, co znacznie przyspiesza poruszanie się samej postaci w świecie gry. Postać może także korzystać z opancerzenia, które to można wytworzyć samemu lub zakupić. Oprócz tego możliwe jest pozyskanie specjalnych przedmiotów, które w jakiś sposób modyfikują naszą postać. Lepsza obrona, szybsze ataki, oświetlenie wokół niej, co też może pomóc w czasie nocy czy też podziemnych wypraw. W grze mamy zaimplementowany system dnia i nocy, tak więc jeśli nastaje noc, staje się ciemno i trzeba sobie tutaj oświetlać okolicę, ponieważ niczego nie widać. Podobnie jest też, jeśli zejdziemy do podziemi. Tutaj, stawianie pochodni będzie koniecznością, takim wymogiem, ponieważ tutaj jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Postać możemy też doposażać w broń różnego typu, opancerzenie oraz przedmioty specjalne dające nam różnorakie bonusy. Czy to właśnie zwiększenia zasięgu, czy też odzyskiwania zdrowia itd. Tak w jednym też z ostatnich paczy dodano możliwość posiadania do dwóch broni specjalnych, które znacząco ułatwiają rozgrywkę. Oprócz tego sama postać może też zbierać przeróżne genomy za realizację misji dostawy surowców dla NPC, a te znów wykorzystamy do nadania naszej postaci różnych bonusów. Rozgrywkę można prowadzić samemu, ale też znacznie raźniej i łatwiej jest grać z przyjacielem. Wymaga to posiadania kopii gry, aczkolwiek na jednym da się grać we dwójkę. Mój syn korzystał z mojej biblioteki, gdzie miał tą grę udostępnioną, a ja grałem w trybie offline i to też działało. Moja ocena? Tytuł jest wysoce regrywalny, więc bez wątpienia będzie to minimum 8 na 10. Sam kupiłem go dosyć dawno temu, i w pewnym momencie, jak już wspominałem, aktualizacje zamarły, gra zaczęła wyglądać na porzucony projekt. Tak więc tym bardziej cieszy mnie, że odżyła w tym zakresie i udało jej się dotrwać do końca. A autorzy dopili swego. Finalnie otrzymaliśmy pozycję o dużej regrywalności, z generowanymi proceduralnie poziomami, dużą ilością rzeczy do craftingu oraz rozległymi mapami i przede wszystkim możliwością gry w koopie. Do tego dochodzi sposobność użycia dużej ilości modów, które są dostępne w warsztacie Steamowym i urozmaicenie tym samym rozgrywki. Grało mi się w nią dosyć przyjemnie i widzę, że na przestrzeni czasu autorzy nieco też złagodzili poziom trudności, więc sama przygoda może być dla ciebie ciekawym doświadczeniem. Gra nie jest jakoś silnie nastawiona na samo przetrwanie, bardziej skłania się tutaj raczej ku konieczności uzbierania niezbędnych surowców. I jedynie bossowie będą stanowić większe wyzwanie, któremu nie zawsze będzie łatwo sprostać. Sama rozgrywka jest dosyć długa, tak więc zabawy powinno ci tu starczyć na kilkanaście godzin gry. Ja gorąco polecam. Gra kosztuje obecnie 54 zł. W przypadku, jeżeli byśmy sięgnęli do kiszopów, to cena najniższa to około 34 zł. W przypadku cen światowych u nas jest to 54 zł, strefa euro 60 zł. Natomiast Argentyna i Turcja tylko 6 zł. Jeśli chodzi o sam początek gry, to tutaj rozpoczęło się to wszystko 4 kwietnia 2018 roku. Później troszeczkę jeszcze się działo. Następnie nastąpiło pewne zamarcie, i później znów gra została podjęta, i można powiedzieć, że po dziś. Dzień jest aktualizowana. Tutaj widać zmiany, które autorzy wprowadzili i które chcą wprowadzić. To jest po prostu stopień zaawansowania, tak więc, jeszcze nieco rzeczy zapewne będzie do gry dodane. Jeśli chodzi o oceny, to pośród 2800 osób 85% oceniło tę grę pozytywnie. Wszystkich recenzji jest około 3150, z czego negatywnych to prawie że pół tysiąca. Gdy spojrzymy na recenzję właśnie na polskie, to tutaj widać jeszcze ze stycznia 2019 roku podobne odczucie, jak i też ja wam prezentuję. Widzę, że ta osoba miała bardzo podobne podejście, natomiast to jest już dosyć nieaktualne, ponieważ to się zmieniło na plus. Jeżeli gra będziemy chcieli pobrać, to do pobrania będzie 360 MB, natomiast gra po instalacji zajmuje 1,5 GB. Gra posiada możliwość rozgrywki poprzez internet, jak i też w sieci LAN ma także zapis murowy, tak więc to cieszy. Ja tutaj jak już mówiłem na jednej kopii grałem ze swoim dzieciakiem kiedy ja przeszedłem w tryb offline a on korzystał z udostępnionej mu biblioteki. Gra nie posiada niestety wsparcia dla języka polskiego. Jest dostępna praktycznie jedynie w wersji angielskiej. Są też dostępne modyfikacje, jeśli właśnie chodzi o inne języki, ale to jest stworzone przez fanów. Jak już wspominałem, gra ma także warsztat dostępny, i tutaj mamy owe 13 języków. No niestety nie ma pośród nich polskiego, być może kiedyś ktoś przysiądzie i zrobi. Natomiast posiada dosyć bogatą tutaj listę modyfikacji. Tak więc, jeżeli ktoś będzie mieć chęć, to może sobie grę zmodyfikować i wprowadzić mody, które zmienią mu nieco grę. Tytuł Nie posiada kart, posiada natomiast osiągnięcia w liczbie 58. Jeśli chodzi o czas przejścia, to nikt na Howlong to Beat nie napisał, ile mu przejście tej gry zajęło. Tutaj mamy do pokonania kilku bossów, tak więc praktycznie do tego gra się sprowadza, żeby pokonać tych bossów, wykorzystać tutaj surowce, które z nich wypadają, i tutaj później odlecieć z planety. Gdy spojrzymy, ile osób w to gryba, to jest to taka średnia między 100, 200, 300 osób. To mamy przełom 3 miesięcy, roku i, i praktycznie wszystko. Tutaj jest taki duży pik, ponieważ gra została już wydana. A tutaj mamy cały czas timeline, kiedy ona była jeszcze w trakcie rozwoju. Jeśli chodzi o Steam Decka, to gra jest tutaj oznaczona jako grywalna, aczkolwiek steruje się tym trochę kiepsko. Jeśli właśnie chodzi o rozgrywkę, to sterowanie z gałki analogowej, która symuluje właśnie myszkę, jest dosyć trudne. Nieco lepiej steruje się używając touchpada, aczkolwiek jeśli właśnie chodzi o broń białą, broń taką sieczną, to to będzie dosyć dobre do użycia do kontrolowania tego, ale jeśli mamy gdzieś wycelować, mamy pistolet i tak dalej, no to raczej ciężko będzie tutaj z pomocą czy to gałki analogowej, czy też z pomocą touchpada wycelować przeciwnika. Tak więc da się w to grać, ale jeszcze nie za bardzo jeśli chodzi o samo sterowanie jest to dopracowane. Grafika na Steam Decku jest dosyć dobrze zrobiona, jest czytelna, ładnie to wygląda zarówno na komputerze jak i na Steam Decku, tak więc ja zapraszam do rozgrywki. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżebyinaczejhakimodo.pl Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora, link także w opisie.